Proszono mnie, żebym poruszył drugi temat, strasznie dla wielu ludzi niepopularny, na temat cierpienia. Mało tego, cierpienia, które jest pięknym darem w dwóch wymiarach. Po pierwsze, jest to piękny dar Pana Boga dla nas. Dla wielu ludzi z tego świata jest to bardziej niż szokujące. Jak można w prezencie dać mi cierpienie? Ale z drugiej strony, w drugim wymiarze jest to nasz piękny dar dla Pana Boga, o czym tak pięknie i wyraźnie mówi nam Fatima. Cytat. Jest taki list Jana Pawła II, który przyszedł w ogóle bez echa z 97 roku. Fatima pomaga nam dostrzec rękę Boga, naszego opatrznościowego przewodnika oraz cierpliwego i współczującego Ojca. I ku naszemu zdumieniu, kiedy pochylamy się nad Fatimą, to ten opatrznościowy przewodnik i cierpliwy, współczujący ojciec mówi: najważniejsza rzecz, którą nam przekazuje Fatima, to jest cierpienie. Ale zacznę od takiego czegoś dziwnego, mianowicie moje odkrycie z października zeszłego roku, dlaczego my nie rozumiemy tej Fatimy i przechodzę przez nią bez żadnych zmian. Mówiłem kiedyś siostrom, niech sobie siostry wyobrażą, zakonne siostry, że leje jak z cebra, jesteście przemoczone do suchej nitki i wchodzicie w suszarkę, taką wielką suszarkę, przechodzicie przez suszarkę i wychodzicie dalej tak samo mokre. Cud, prawda? Normalnie powinno być tak, że jeśli człowiek jest mokry i wchodzi w suszarkę, to wychodzi suchy. Wchodzicie w orędzie fatimskie, prawda? Mokrzy od zła i grzechu, wychodzicie dalej mokrzy. Co to jest za cud? Powinno być dokładnie odwrotnie. Myślę, że jeden z powodów jest taki, że my zupełnie nie rozumiemy, czym jest Fatima. Hieroglify egipskie to inaczej egipskie święte znaki. Kiedy Matka Boża przychodzi z nieba i przekazuje nam swoje orędzie, to przekazuje nam swoje święte znaki, których my genialnie nie rozumiemy tak, jak trzeba. Tak jak tu patrzymy, no jeden Pan Bóg wie, o co tym piszącym hieroglify egipskie chodzi. I problem jest taki, że przekaz i Ewangelii, i Fatimy to jest tak zwany język zadaniowy. Tam jest dla nas jakieś zadanie, a nie język informacji doczesnej, jak większość ludzi próbuje odczytać Fatimę, bo tak jest bezpiecznie. Tam jest coś ciekawego, ja sobie posłucham. Dam wam przykład hieroglifu, który jest dla nas absolutną pomyłką. Patrzymy na to coś i każdy mówi, o czym to ten hieroglif mówi? Oczywiście o koronie, o władzy, prawda, królestwie, sławie, bogactwie i tak dalej. Tymczasem ten hieroglif znaczy zupełnie co innego, mianowicie to znaczy pustynia, obce miejsce, miejsce, w którym jestem zagrożony śmiercią, w którym nie mam nic, prawda? Nam się wydaje, że Matka Boża mówi o byciu królem, posiadaniu władzy, sławy, bogactwa, bycia kimś, a tu nagle ten hieroglif oznacza zupełnie coś innego. Oznacza, że mam wejść na pustynię, wszystko stracić, być nikim, moje życie jest zagrożone śmiercią, ale zauważcie, jednocześnie jak pomyślimy o tym hieroglifie w kontekście chrześcijańskim, w kontekście Ewangelii, to rzeczywiście możemy mówić, że ten hieroglif oznacza władzę, koronę, królestwo, ale to nie z tego świata, królestwo korony cierniowej. Królestwo cierpienia, do którego nas Bóg zaprasza. Żeby zrozumieć, czym jest Fatima, jakie jest ma naprawdę przesłanie, czyli odczytać święte znaki, hieroglify, trzeba najprościej, bo w ten sposób odczytano hieroglify egipskie, znaleźć tak zwane kartusze. Kartusze to są takie znaki, praktycznie kilka tylko w całych hieroglifach egipskich, otoczone takim kółeczkiem, które są imionami królewskimi. Więc moje pytanie jest takie logiczne. Znajdźmy imiona królewskie w przekazie fatimskim, a zrozumiemy całe przesłanie. Jakie są te imiona fatimskie? Powiedział nam Jan Paweł II. Bardzo proszę. Przeniesiemy się wyobraźni na 12 maja wieczór.
rok 2000, Jan Paweł II przybywa do Fatimy. Nie wita się z nikim z wielkich tego świata, tylko od razu idzie do najważniejszej, do Matki Bożej Fatimskiej. Tam klęka i mają wszyscy ludzie mediów niesamowity problem, bo on 10 minut nic nie robi. Trwa, ignorując cały świat, ten milion ludzi, który jest na placu w Fatimie, trwa na rozmowie z Matką Najświętszą, jakby dając nam przykład, na czym polega zjednoczenie z Maryją. Po czym wstaje i robi rzecz niezwykłą. Nie wiem, czy o tym słyszeliście w ogóle, bo to jest taka polonika fatimska, absolutnie dla mnie najważniejsza. Papież wstaje i na dłoniach Matki Bożej wiesza pierścień na łańcuszku. Pierścień, który otrzymał od kardynała Wyszyńskiego w dniu wyboru na papieża. Wyszyński zdjął swój pierścień z Matką Bożą Częstochowską, prawda? I powiesił Matce Bożej na pytanie, po co ten gest? To nie jest przypadek. Dlaczego swój największy skarb, on wiedział, że już nie będzie w Fatimie po raz kolejny, dlaczego ten swój największy skarb, mówiący o Maryjnej polskiej drodze, prawda? O polskiej maryjności, związany z naszą królową jasnogórską, dlaczego on daje go Matce Bożej, mało tego, nazajutrz będzie beatyfikacja pastuszków. I on powiedział, że ten pierścień wyraża wdzięczność wobec Maryi za to, co chciała dać Kościołowi przez dzieci z Fatimy. Matko Najświętsza, co to znaczy? Wdzięczność, największy dar, to, co jest najbliższe sercu papieża, on daje Maryi za to, co chciała dać Kościołowi przez dzieci z Fatimy. Więc pytam, co Matka Boża chciała dać przez dzieci z Fatimy dzisiaj nam? I co ten pierścień oznacza? Zaczyna się homilia nazajutrz. Papież sam wybrał czytania. Czytanie pierwsze jest o niewiaście Apokalipsy. I mówi na samym początku, że Maria wstępuje z nieba do umiłowanych dzieci Ojca Niebieskiego, żeby prosiła je o ofiarowanie siebie jako ofiary wynagradzającej, zapewniając, że jest gotowa doprowadzić je bezpiecznie do Boga. Pierwszą rzeczą, którą papież podkreśla, właściwie jak potem spojrzymy, jedyną, kiedy wygłasza homilię beatyfikacyjną, czyli chce pokazać nam, bo każdy święty i każda błogosławiona, błogosławiony nie jest po to tylko, żeby mu oddawać cześć, tylko Kościół wynosi go na ołtarze, żeby pokazać jako wzór. Więc pierwszą rzeczą, którą podkreśla mi, słuchającego tej homilii, jest, że Matka Boża poprosiła te dzieci, a więc prosi także mnie, o to, żebym ofiarował siebie jako ofiara wynagradzająca i że w ten sposób ja będę zbawiony. Mało tego, mówiliśmy już o tym, ta moja droga też doprowadzi innych do zbawienia. Po czym słyszę rzecz absolutnie niezwykłą. Papież porównuje Hiacyntę i Franciszka, tych maluchów, 9-8 lat, do Mojżesza. Mówi, że Mojżesz został, miał to samo doświadczenie, co pastuszkowie i tą samą misję. Nie będę cytował tych fragmentów, bo nie zdążymy. Misja Mojżesza. Mojżesz został wybrany, by ocalić swój lud, zaprowadzając go do ziemi obiecanej. Mojżesz rozmawiał z Bogiem, największy prorok, prawda? A Bóg pokazał mu, jak może ocalić swój naród. I nagle papież mówi, a dla was dzisiaj Mojżeszem są ci malcy, Franciszek i Hiacynta, najmłodsze dzieci w rodzinach. Mówi, pastuszkowie, tak jak Mojżesz, zostali wybrani po coś, by zaprowadzić nas w czas triumfu niepokalanego serca, w naszą współczesną, oczekiwaną ziemię obiecaną. Rozmawiali oni z Maryją, tak jak przy krzewie ognistym Mojżesz z Bogiem, a Matka Boża pokazała im, jak uwolnić świat od zła. Mojżesz był liderem, miał wyprowadzić lud miał pójść za nim,
do ziemi obiecanej przez pustynię. I papież mówi, ci święci są po to, żebyście wy też poszli za nim, za Franciszkiem i Hiacyntą. Następne słowa, które mówi papież o Franciszku i Hiacyncie, że w nich dokonała się radykalna przemiana. To, o czym mówiłem, zwykłe dzieci przechodzą przez orędzie fatimskie i wychodzą niezwykłe, święte dwie postaci. Radykalna przemiana, która jest nam zadana. Muszę się na nią zgodzić i być na nią gotów, która łączy się, o zgrozo, chciałoby się powiedzieć, z wielkimi cierpieniami. Homilia papieża Jana Pawła II, inaczej niż papieża Franciszka w tym roku, kanonizacyjna, była naprawdę niezwykła i podkreślała, że chrześcijańska droga wiodąca przez Fatimę oznacza radykalną przemianę, która się łączy nawet nie z cierpieniem, tylko z wielkimi cierpieniami. Logika papieża jest taka. Gdy sytuacja na świecie zaczyna być trudna, droga do jego uratowania jest równie trudna, równie ciężka. Jeśli choroba jest śmiertelna, to nieraz radykalny tylko środek może tego kogoś uratować. Inaczej mówiąc, wiele zła trzeba przezwyciężyć jeszcze większą ilością dobra. I nagle okazuje się, że tą większą ilością dobra jest to, co najbardziej szokuje nas w orędziu fatimskim. Mamy znowu lipiec 17 roku, kiedy Matka Boża mówi, dobrzy będą męczeni. A my od razu mówimy, zaraz, jeśli ten świat jest pełen ludzi złych, którzy ten świat niszczą, to niech może niech oni cierpią. Im się to należy. Dlaczego my niewinni? A Matka Boża powtarza, żeby ocalić świat, dobrzy będą męczeni. I nasza reakcja natychmiast ludzka jest taka, nie, tak być nie może. O czym mówi papież w tej homilii? Że Hiacynta i Franciszek otrzymali powołanie odpokutować za winy grzeszników. W jaki sposób? Wymienił trzy rzeczy. Myślę, że bardzo słusznie wymienia te trzy. Po pierwsze, przez staranie się bycie dobrym. Duży wysiłek, bo to wcale nie takie proste, ale mieć tą świadomość, nieustanną próbę w sobie, żeby być dobrym, jak Jezus. Przez ofiarowanie swoich cierpień, na tym się będziemy zaraz skupiać, i ofiarowanie swoich modlitw. Jakby papież chciał powiedzieć, nie możecie być cierpiętnikami, wybrać tylko cierpienie, to oznacza jeszcze dwie rzeczy. Musicie być dobrymi, musicie szerzyć dobro na świecie i musicie być ludźmi wielkiej modlitwy. Papież homilię zaczął wieczór wcześniej od 10-minutowej modlitwy. Piękny cytat z tej homilii. Bóg nie chce, aby ktokolwiek został potępiony. To jest ta zasada Jezusa. Trzeba zrobić wszystko, żeby ludzie szli do nieba. On zbawił nas przez swoją śmierć na krzyżu. Po to. I wtedy papież woła, krzyczy do tego miliona. Niech nikt nie opróżnia krzyża z jego mocy. Jezus umarł i zmartwychwstał, aby być pierworodnym między wielu braćmi. Co to znaczy? Ten krzyż, na którym dokonało się zbawienie świata, ma być także moim krzyżem. Bo inaczej tego świata, Jezus daje przykład, nie jesteśmy w stanie ocalić. Homilię kończy papież strasznie dziwnym tekstem. Mówi, z tym obrzędem beatyfikacji Kościół pragnie umieścić na świeczniku te dwie świece, które Bóg zapalił, aby oświecić ludzkość w jej godzinie ciemności i niepokoju. A kiedy mówi o tych dwóch, to jest znowu scena wyjścia z Egiptu do Ziemi Obiecanej, przed ludem, narodem żydowskim szedł słup ognia. W dzień, słup chmura, słup dymu, słup ognia w nocy, żeby oświetlać naród wybrany w jej godzinie ciemności, niepokoju i chronić przed złem. To światło chroniło przed wpływami zła. Nikt się nie zbliżał. I nagle słyszę,
że ci dwaj mali ludzie, Franciszek i Jacynta, nikomu właściwie do tej pory nieznani, papież mówi, że są tacy ważni, że mają być na czele pochodu, który idzie do ziemi obiecanej, że ja mam iść za tym światłem. I podkreśla, że to wędrowanie za nimi oznacza zgodę na cierpienie. Rok 94, papież miał złamaną panewkę biodrową. Nie jestem lekarzem, podobno to jest straszliwe cierpienie. Kiedy wreszcie opuścił Gemelli, ma pierwszy anioł pański publiczny. I pamiętam księdza Droska, który mówił, z papieżem to jest kłopot. On nigdy nie otwiera swego serca. Nic o nim nie wiemy. Nic. Raz jeden otworzył. Wtedy, to jest chyba 29 maja, 94 rok, kiedy powiedział tak. Zrozumiałem przez to cierpienie, że muszę poprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie przez modlitwę, przez różne inicjatywy, ale zobaczyłem, że to nie dość. Jak to nie dość, prawda? Jest i modlitwa, i jakaś nowa ewangelizacja. Kościół musi być poprowadzony przez cierpienie, przez zamach sprzed 13 laty i przez tę nową ofiarę. I mówi dalej, papież musi być przedmiotem ataków, musi cierpieć, aby każda rodzina na świecie mogła zobaczyć, że istnieje, że tak powiem, zdumiewające, wyższa Ewangelia. Jest coś jeszcze wyższego niż ta Ewangelia, którą znamy. Wyższa Ewangelia. Ewangelia cierpienia, która przygotowuje przyszłość. Trzecie tysiąclecie rodzin, każdej rodziny i wszystkich rodzin. I mało tego, papież mówi, że to jest dla niego największy prezent z nieba. Jestem wdzięczny Najświętszej Maryi Pannie za ten dar cierpienia i dziękuję jej za niego. Wcale się nie dziwię, że jest to święty. Za chwilę miał się spotkać z Clintonem i innymi wielkimi tego świata i pyta się, raz jeszcze muszę się spotkać z wielkimi tego świata i muszę mówić, jakimi argumentami? Pozostał mi tylko ten temat cierpienia. Chcę im powiedzieć, zrozumcie, dlaczego papież ponownie znalazł się w szpitalu, dlaczego znowu cierpiał. Zrozumcie, zastanówcie się. Mamy wspomnienie przez Jana Pawła II o istnieniu walki duchowej, niewidocznej wojny, która się toczy na świecie. I wbrew temu, co się wydaje światu, prawdziwym narzędziem, żeby pokonać zło, nie są owe 3 lata życia Jezusa, cuda, etc., tylko cierpienie. Życie w ukryciu, można powiedzieć, działam w ten sposób, że diabeł nie jest w stanie stawić mi oporu, bo mnie nie widzi. To jest strasznie trudne. Mnie wielokrotnie ludzie pytali, jak to? To Pan Bóg żądał ode mnie, żebym wszedł na drogę cierpienia? Tak i nie. Po pierwsze, istnieją co najmniej 2 w tym temacie kręgi Fatimy. Pierwszy krąg to jest ten, który jest zaproszeniem dla każdego z nas. Matka Boża prosi, pyta się Franciszka, Jacyntę i Łucję, czy jesteście gotowi przyjąć wszystkie cierpienia, które Bóg wam ześle, aby ratować grzeszników przed piekłem. I dzieci mówią, tak chcemy. Łaska Boża będzie wam pomocą, będzie wam pociechą. I dzieci na tę drogę cierpienia wchodzą, ale słyszycie, które Bóg wam ześle. To oznacza w praktyce. Nikt z nas nie żyje w świecie bez cierpień. Wstaję rano po 5 godzinach snu i najchętniej bym nie wstał. Moje pierwsze na dzień dobry cierpienie. I mówię, ofiaruję Ci, Panie Boże, to moje niewyspanie, to moje cierpienie w myśl fatimskiej zasady Jezusa za ratowanie grzeszników przed piekłem. I wstaję. I moje wstanie ma sens. Nagle to, co takie trudne, z czym mi się tak niełatwo pogodzić, staje się na sam początek dnia największą wartością, bo widzę, że to coś ma przed Bogiem zupełnie inne znaczenie. Nie wiem, boli mnie ząb, muszę iść do dentysty, prawda?
Zamiast walczyć z cierpieniem, zamiast od tego uciekać, i tak nie uciekniesz, to nadaj mu sens. W Fatimie Matka Boża mówi, cierpienie ma sens, połącz je z krzyżem Jezusa. Nadaj mu wartość zbawczą. I nagle się okaże, że to, co jest i tak nieuniknione w twoim życiu, staje się pięknem i wartością. Jak będziesz tą drogą długo szedł, to będziesz mówił, dlaczego dzisiaj mam tak mało okazji, by Panu Bogu pomóc w zbawianiu świata. To jest droga świętości. Natomiast drugi krąg, to jest dla każdego. Nowa forma duchowości, którą nam pokazała Fatima. Niech nikt nie pozbawia krzyża jego mocy. Dołącz do krzyża Jezusowego swoje cierpienie, by Chrystus mógł zbawiać świat. Najpiękniejsza rola, jaką ma człowiek. Drugi krąg, chyba dla wybranych, dla szczególnie powołanych. Kiedy po raz pierwszy czytałem dokumentację fatimską i czytam, że Łucja i jej kuzynostwo znalazło na ulicy, na drodze, jakiś sznur od wozu i wpadli na pomysł, żeby przeciąć na trzy kawałki i sobie dzieci obwiązały tym biodra. Czując straszliwy ból, zaczęła natychmiast Jacynta płakać, ale zdjąć nie chciała, bo mówi, mam okazję tym cierpieniem ratować kolejnego grzesznika i nie zdejmę. Nie zdejmowały nawet na noc, mimo że nie mogły z bólu spać. Myślę sobie, poczekajcie, Matka Boża wam da do wiwatu. Bo kiedy przyjdzie 13 września, to powie, czy nie prosiłam, abyście ofiarowali wszystkie cierpienia, które Bóg wam ześle, a wy nagle dajecie coś ekstra? Nie ma takiej prośby. Macie przyjąć to, co Bóg wam daje. Tego wam Bóg nie dał. No więc czekam na taką reprymendę ze strony Matki Bożej, a Matka Boża mówi, dobrze, że nosicie te sznury. Matko Boża, może powiedz inaczej. Dobrze, że nosicie te sznury. Ratujecie w ten sposób świat. Ale ich umacnia, zapominamy o tej sferze Fatimy, łaska. Prawda? Są w kręgu tak wielkiej łaski, że to, co dla nas, żyjących na tym świecie, wydaje się absurdem, dla nich jest największym sensem i pięknem. I mówi tylko Matka Boża, nie noście, zdejmujcie tylko na noc. Czyli nałożyła małą korektę, ale akceptuje. Jakby był drugi krąg, ten węższy krąg Fatimy, dla ludzi, którzy mają taką dojrzałość duchową i takie powołanie, bo to jest powołanie, że jestem gotów wybrać dodatkowo cierpienie, by chociaż jedną duszę dodatkowo ocalić. Kiedy Hiacynta, już Franciszek umarł, Hiacynta też na powikłania po Hiszpance jest na łożu śmierci, przychodzi do niej Matka Boża i mówi tak, do tego 8-letniego dziecka. Mówi, czy jesteś gotowa jeszcze trochę pożyć? Ona by już chciała do nieba. Czy jesteś gotowa jeszcze trochę pożyć i bardzo cierpieć, żeby ocalić chociaż kilka jeszcze dusz przed piekłem? I ta dziewczynka mówi, tak. Nie rozwodzę się nad jej cierpieniem, powiem tylko, że kiedy zmarła w samotności, nawet bez wiatyku, bez Komunii Świętej, bo ksiądz powiedział, przyjdę rano, a zmarła zupełnie sama, opuszczona przez wszystkich w nocy, to w kącikach oczu nie miała łez, miała krew, tak jak Jezus w Ogrójcu. Ale ona powiedziała, chcę, prawda? Chcę, takie miała pragnienie życia z sadą Jezusa, ratowania ludzi przed piekłem. Nie ma nic ważniejszego. Jestem cierpieć gotów tu, żeby ktoś drugi nie cierpiał przez całą wieczność, na pewno bardziej niż ja w tej chwili przy tej męce, którą mnie wspiera łaska. Co mówi Jezus? Bo Maryja akceptuje dodatkowe cierpienia. To nie jest Fatima, proszę moich braci i sióstr. To jest Ewangelia. Jezus mówi, daję wam nowe przekazania, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. A jak nas umiłował? Idąc na krzyż. Żadne umartwienie, mówi Jan Paweł II, żadne umartwienie, podkreślam, żadne umartwienie i żadna pokuta nie wydają się zbyt wielkie, aby uratować grzesznika. Jeśli Hiacynta i Franciszek tak rozumieli, to jest cytat znowu z homilii beatyfikacyjnej, to nie ma wyboru.
jestem gotów na każde umartwienie, na każdą pokutę, żeby uratować grzesznika, bo to nie jest nic, co wydawałoby się zbyt wielkie. Ale zauważcie, jak myślenie nasze zmienia się z myślenia tego świata na myślenie Boże, że te wartości świata idą w tył, a zaczynamy mówić o wartościach chrystusowych. Kto na tym świecie powie, że cierpienie ma sens? Napisałem kiedyś taką książkę pod tytułem Cuda Maryi w życiu Jana Pawła II, bo nikt nie pisał o tym po śmierci papieża, że on był taki wielki, dlatego że był to Totustuus, że Maryja była w jego życiu obecna i czyniła cuda. I wymyśliło się komuś, że ją wydadzą we Francji. 2008 rok. I dostałem nie do odrzucenia propozycję, że wyrzucą kilkanaście stron z tej książki, nawet więcej, i wtedy ją opublikują po francusku. Zgadnijcie, co im się nie podobało. To, kiedy nagle jeden z rozdziałów, który był w książce, mówił o sensie cierpienia. Pytam się wydawcy francuskiego, dlaczego chcecie to wyrzucić? Przecież to jest prawda. Proszę pana, tego nikt nie chce. Tego nikt nie chce. Cierpienie? Nie ma czegoś takiego. Umieranie, śmierć? W naszej cywilizacji nie ma takich tematów. Wszyscy są zdrowi, młodzi, piękni i bogaci. Więc proszę to wyrzucić, bo inaczej tego nikt nie kupi. Przepraszam, nawet chrześcijanin? Tak, nawet chrześcijanin. Także mamy taki problem z myśleniem wciąż o wartościach tego świata, będąc jednocześnie chrześcijanami. I się robi krótkie spięcie. Coś nie pasuje. Pamiętacie pogrzeb Wyszyńskiego? Naszego księcia kościoła. On kilka dni wcześniej, tak jak chląd, przekazał nam testament. Ciekawe, że jakoś media, nawet katolickie, nie chcą nam tego przypomnieć. A on powiedział tak. Przyjdą nowe czasy. Będą potrzebowały nowych świateł, nowych mocy. Ma rację. Bóg daje w swoim czasie. Jeszcze dodał, pamiętajcie, Maryja nie będzie słabszą w Polsce, choćby się ludzie zmienili. To jest jego testament. Maryja nie będzie słabszą w Polsce, choćby się ludzie zmienili. I teraz, nawiązując do homilii papieskiej, papież mówi, mamy nowych świętych, mamy nowe drogowskazy, dwie pochodnie, które idą na czele Kościoła, a my idziemy tą drogą razem z nimi. Życie Franciszka i Hiacynty dają nam owe nowe światła i nowe moce. Pokazuje, że naszym udziałem może stać się doświadczenie mocy, cytuję papieża, przez radykalną przemianę, która w praktyce oznacza jeden z dwóch wymiarów, z dwóch kręgów, zgodę na cierpienie. Dwie świece, które płoną. Dobre porównanie papieskie, bo jaka jest funkcja świecy? Świeca zapalona. To jest jeden z pięknych, genialnych porównań Benedykta XVI. Świeca, jeśli jest prawdziwa, to było teologii, ma dwie funkcje. Po pierwsze, oświetla ciemności, rozprasza je, widzimy prawdę, a po drugie, ogrzewa. Jeśli teologia nie rozpala serca, to jest nic nie warte, nawet jeśli ukazuje prawdę. Dwie świece, które płoną, one, żeby świecić się, wypalają się, niszczą, prawda? Świeca jest gotowa złożyć z siebie ofiarę i zniknąć, wypalić się cała, żeby dawać światło i moc drugiemu człowiekowi. Dwie świece, które płoną, dając światło i ciepło, ukazują drogę i one właśnie mogą ocalić świat. To już ostatnie. W Fatimie mamy trzy scenariusze, które dotyczą zarówno doczesności i tego, co najważniejsze, czyli wieczności. Wariant, scenariusz A. Polega na tym, że Pan Bóg przychodzi przez Maryję i przekazuje nam, co ma człowiek zrobić.
a człowiek mówi tak i je zrobi. Wtedy mamy drogę pokoju, którą Bóg chce poprowadzić ludzkość ku triumfowi niepokalanego serca. Rewelacja. Gdybyśmy podjęli wezwania Matki Bożej z Fatimy 100 lat temu, żylibyśmy w innym świecie. Ja zawsze powtarzam w tym roku fatimskim, że dla mnie to jest żaden jubileusz, bo jubileusz od jubilary po łacinie znaczy cieszyć się, radować. Nie mam powodu radować się, że minęło 100 lat i Fatima wciąż nie została przed Kościół podjęta. Powinniśmy mieć ten rok jako rok pokuty i jakiegoś zadośćuczynienia, że nie podjęliśmy wciąż pokuty fatimskiego orędzia, a nie się cieszyć. Nie ma powodu, żeby się cieszyć. Kolejne pokolenie marnuje szansę, którą daje nam Bóg Fatimie na owe A. Scenariusz B, w którym jakby chyba trochę uczestniczymy na szczęście, polega na tym, że znalazła się dzięki Bogu grupa ludzi, która podjęła orędzie fatimskie. I kiedy czytamy trzeci sekret fatimski, to nagle tam widać, na czym polega schemat tego sekretu. Zawsze nad nami czuwa opieka Matki Najświętszej. Ona się nie pojawia, ona tam jest w tej wizji. I kiedy Pan Bóg już nie może wytrzymać, tyle jest grzechu i zła, i zaczyna tak jak chciał zniszczyć i zniszczył Sodomę i Gomorę, tak jak mówi Łucja, dzisiaj Sodomą i Gomorą jest cały świat. I strąca tą siarkę z nieba, żeby zniszczyć świat, a wraz z nim grzech. Pojawia się ta Matka Boża, która światłem ze swoich dłoni ten ogień gasi. Pan Bóg się kłóci sam wewnątrz siebie między miłosierdziem a sprawiedliwością i wygrywa Bogu dzięki, chciałoby się powiedzieć, Boże miłosierdzie, dzięki Matce Miłosierdzia. I wtedy anioł bezradny miecz odkłada, no nie ma możliwości wymierzyć nam sprawiedliwości, kary Bożej i nam ją zamienić. Pokuty! 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 Z tego wynika, że pewna część ludzi podjęła ten apel, bo papież idzie przez miasto na poły zburzone, w połowie zburzone. Widzicie ten między A a C, w połowie zburzone. Zburzone, mijając zwłoki zabitych ludzi, modląc się za nich i idąc przez to na poły zburzone miasto, na poły się chwieje. Mamy znowu jakby tą samą wskazówkę, że trzeci sekret fatimski mówi o scenariuszu B. Ale jest jeszcze, proszę was, scenariusz C. Może nam się uda szybko go kliknąć. Przelatujemy, proszę bardzo, bo tego chyba zupełnie nie znacie. O, kiedy Łucja pisała, miała spisać trzeci sekret i nie była w stanie nawet fizycznie tego zrobić. Poszła do kaplicy się modlić, Matka Boża do niej, już mówiąc najkrócej, przyszła, położyła rękę na ramieniu i mówi, teraz napisz, tylko bez komentarza. I ta krótka rozmowa z Matką Najświętszą zakończyła się wariantem C trzeciego sekretu fatimskiego. Łucja pisze, co widzi. Koniec włóczni, jak płomień, odsuwa zasuwę i dotyka osi ziemi. Ta drży. Góry, miasta i wioski z ich mieszkańcami zostają pogrzebane. Morza i rzeki i chmury opuszczają swe granice, wylewając się i niosąc ze sobą wirze wiatru, domy i ludzi w liczbie nie do policzenia. Absolutny kataklizm, absolutna apokalipsa. Nie ma miłosierdzia, wielka kara. Jezus mówi dalej, to oczyszczenie świata z grzechu, w którym się on zanurzył. Nienawiść i ambicje powodują niszczycielską wojnę. Gdy Łucja zobaczyła tą wizję i komentarz Jezusa, wcale się nie dziwię, że była przerażona. Kilkadziesiąt lat, no 4-17, tak, 30 niecałe lat od ujawnienia sekretu fatimskiego w wariancie B, mamy wariant C, jakby ludzkość szła ku takiej apokalipsie, ku takiej zagładzie. Dzisiaj to jeszcze gorzej. Na szczęście wizja kończy się
okrzykiem z nieba. Przyjdzie czas. Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Kościół, święty, katolicki i apostolski, wieczności niebo. I Lucja zaczęła śpiewać. Po pierwsze mamy odpowiedź na to, jak będzie wyglądało nawrócenie Rosji. Jedna wiara, jeden chrzest, jeden Kościół, święty, katolicki, apostolski. Przyjdą takie czasy, kiedy Kościół będzie znowu jeden. Panie Boże, czekam. Jestem gotów wszystko zrobić, żeby taka chwila nadeszła. No i wieczności niebo. Czyli nawet jeśli czeka nas zgroza, przerażenie, apokalipsa, kataklizm, śmierć, zniszczenie świata, to wszystko dalej jest, musimy w to wierzyć, w rękach Bożej opatrzności, który Pan Bóg mówi, nie mam innej drogi, żeby was ocalić, jak zniszczyć wasze życie doczesne. Liczy się tylko wieczność. Stąd w tej perspektywie cierpienie nabiera zupełnie innego znaczenia. Nie wiem, czy tam coś jeszcze mam. Tak, no, taka puenta. Mamy już nowego Mojżesza, Jacynta i Franciszek. Jeszcze tylko jakiś nowy lud, który musi pójść za nim. Prawda? Ciekawe, że media zrobiły wiele, żeby homilia papieska poszła w niepamięć. Idą dwie pochodnie, a za nimi pustka. Prawda? Jeszcze tylko nowy lud musi pójść za nim. Zapraszam. Dziękuję bardzo.